Witam w kolejnym filmiku. Tym razem przychodzę, już zaraz pokazuję z czym. Z takim troszeczkę szerszym omówieniem pewnego zapachu. Już po niego sięgam, pokazuję. To jest zapach marki Serge Luthé, Serge Litons, Litons. Generalnie różne wersje są. W ogóle wpasował się w mój strój, zresztą w mój kochany kolor bordowy, jeżeli chodzi o barwę płynu. Zapach już tutaj może... Z tym wyostrzeniem to dużo lepiej wyostrza mi jednak aparat tylny, czyli jak ja nagrywam, a nie jak jestem tutaj z przodu, to jest tak. Powinno się chyba to wymawiać batem du fy. Ten dźwięk, ten najgorszy EU jest dla mnie najgorszy, jeżeli chodzi o francuski. Natomiast tak, więc to będzie, tłumaczy się to jako chrzest ognia, ale jak sprawdzałam, to ostatnie słówko też może być jako światłość. Także też nie mogłoby się jako chrzest światła. Pewnie chodzi o ogień, bo zapach jest faktycznie taki niesamowicie, bym powiedziała, płomienno-ognisty. Jest ogromnie intensywny, jest trudny i raczej to nie są moje klimaty. Stąd też już ze mną nie będzie. Dlatego, że w ogóle ja liczyłam na piernik, w nutach jest piernik, natomiast dla mnie one są kompletnie niepiernikowe, niepierniczkowe. Za każdym razem układają się generalnie troszeczkę inaczej, natomiast taki wspólny mianownik cały czas tych wszystkich ułożeń to to, że ten zapach ma w sobie korzenność, co może się kojarzyć z piernikiem, ale to jest bardziej motyw takiego, bym powiedziała, napoju korzennego, wina korzennego. Stąd też jest niesamowicie taki też intensywny, esencjonalny, jest bardzo ekspansywny i ma dobrą trwałość. Jeżeli ktoś lubi zapachy korzenne, to na pewno bardzo ciekawa propozycja, bo generalnie z żadnym innym się za bardzo nie kojarzy. Natomiast czy ja bym chciała pachnieć jak wino korzenne? Ani nie lubię wina korzennego pić, ani też bym nie chciała pachnieć. Motyw wina w perfumach jako niuans to może być coś ciekawego, jeżeli to zdominowuje cały zapach, tak jak tutaj. Nie do końca. Dajcie znać, czy znacie zapach, czy może na kimś się układa pierniczkami. Wiem, że przy jakimś jednym użyciu troszeczkę takie miałam skojarzenia z pierniczkiem, ale to bardziej było zimą. Generalnie ostatnie jakieś takie próby to było zawsze jednak wino korzenne. Także to jest taka propozycja marki Serge Luthé, która nie do końca, nie za bardzo mi przypadła do gustu. W sensie mam bardziej takie w moich klimatach zapachy tej marki. Niemniej jednak markę bardzo lubię i podoba mi się minimalizm flakoników. Podoba mi się, że te zapachy są bardzo charakterystyczne, że generalnie nie wiem, czy jakikolwiek zapach Serge Luthé bym wskazała jako podobny do czegoś. One są po prostu same w sobie, po prostu bardzo unikalne. Gdy mamy na przykład lawendę, ona jest taka właśnie konkretna w takim sensie, że od razu będę wiedziała, że to jest ta lawenda marki Serge Luthé. Jeżeli mamy na przykład tuberozę, to również, choćby zapach nam się nie spodobał, to na pewno spora wyrazistość zapachu i właśnie inność, tego nie można odmówić. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam.